No jakże, to skrzypce się nastroił. Oczywiście zagrał Czordasza Montiego, no to nam włosy dęba stanęły w ogóle, nawet dzieciakom. No i mama mówi, ojej, pan tak pięknie gra, to może by pan mojego syna uczył. On mówi, tak, bardzo chętnie uczyłbym, ale ja jestem Żydem. Ja nigdzie nie mieszkam. Chodzę z tą walizeczką, tu ogolę, tu ostrzyżę, tu mi jeść dadzą, tu przenocuję. Ale jestem uciekinierem z getta warszawskiego. Mama mówi, no to zamieszka tu u nas, no jakoś będziemy pana ukrywać, tak będzie szedł, to pan się schowa na strych. No i tak się też zaczęło. Abram zamieszkał u nas. Bardzo fajnie, żeśmy się z nimi zżyli, bo tam nas w szachy uczył grać, w warcaby, a brat najstarszy miał taką zdolność do rzeźbienia, także zrobił te wszystkie gry sam. Tam takich swoich klientów i już go tolerowali, no bo też o fryzjera było ciężko na tej dziedzinie. Abram nie przeżył tej presji i się powiesił. A widzi pan, przeżył. I jednak no jakoś no tej presji nie. Chcieliśmy odnaleźć przynajmniej jego grób i załatwić, żeby tam, wie pan, gdzieś na jakiś cmentarz czy kierkot wywieźć to, ale nie znaleźliśmy. Nie doszliśmy do tego. Tylko powiedzieli nam ludzie, że się powiesił, no i gdzieś go tam zakopali. Ale nie mogliśmy dojść do tego, gdzie i co.